Już byłem przygotowany na to, że ta piłka po prostu uderzy piłkę i nagle ona, nie wiem, od kreta się odbiła i może jakbym był na kolanach, to pewnie bym mógł ją strzelać. Zmienił się trener, zmienia ustawienie, zmienia też skład, a zwycięstw jak nie było, tak nie ma. Reprezentacja Polski przegrała kolejne spotkanie, tym razem w Gdańsku z Czechami 0-1. Wszyscy to spotkanie zapamiętają przez pryzmat, no niestety, kiksu Roberta Lewandowskiego, który nie trafił do siatki z 2 metrów. Przemek Ofiara, witam w kolejnym odcinku Futbologii, odcinku wyjątkowym, bo specjalnie dla Was byłem w Gdańsku, rozmawiałem z piłkarzami, nagrałem oczywiście wszystko, posłuchajcie, co mieli do powiedzenia nasi piłkarze. No, już byłem przygotowany na to, że ta piłka po prostu uderzy piłkę i nagle ona, nie wiem, od kreta się odbiła i może jakbym był na kolanach, to pewnie bym mógł ją strzelać. Tak nawet nie próbowałem zareagować, ale nie było szans. I, no, mam nadzieję, że w meczach towarzyskich coś takiego się zdarzy, ale w tych najważniejszych eliminacjach te szczęście już dopisze i wtedy sytuacje, które będziemy przede wszystkim wykorzystywali, więc dzisiaj na pewno z jednej strony boli ta porażka, bo już jest kilka meczów, gdzie nie wygrywamy, nie jest tutaj jak powinno. Ale z drugiej strony też nie oczekiwałbym, że nagle jak wrócimy do tego systemu, który graliśmy, to też będzie wyglądało tak, jak to kiedyś wyglądało. To jednak potrzeba cierpliwości, potrzeba konsekwencji i też tak naprawdę trenować może 2 razy i musieliśmy zagrać, więc no niestety piłka nożna polega na tym, że jednak tutaj trzeba skupić się i poświęcić też uwagę na to, jak się poruszać bez piłki z piłką, kiedy dojść do przeciwnika, kiedy odpuścić. A tego czasu było za mało, więc mam nadzieję, że taki mecz też nam dał dużo. Wiadomo, że jednak to nie jest tak idealnie, ale no co, musimy dalej walczyć, dalej trenować i liczyć na to, że będzie lepiej. Tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy tego zwycięstwa jak tlenu do oddychania, bo tak się buduje drużyna, atmosferę wynikami i zdajemy sobie doskonale z tym sprawę, że dzisiaj był dobry moment na to u siebie z Czechami, żeby ten mecz zwyciężyć. No niestety tak się nie stało, natomiast tak jak wspomniałem, na pewno wiele błędów z naszej strony, takich prostych, które będzie można przeanalizować, ale też są pozytywy, których trzeba szukać zawsze i myślę, że tych pozytywów w drugiej połowie było kilka, bo naprawdę mieliśmy 2-3 bardzo dobre sytuacje do tego, żeby wyrównać i też dużo akcji oskrzydlających, wrzutek, dośrodkowań i tam naprawdę czasami było blisko do tego, żeby troszeczkę lepiej wykończyć akcję i no i szkoda. Ja myślę, że nie możemy powiedzieć tego, że nie kreujemy sytuacji, bo dzisiaj mieliśmy tak naprawdę dużo, dużo więcej sytuacji niż przeciwnik. Widzieliśmy, Lewy miał do pustej sytuacji i piłka mu skoczyła tak, że między nogami przeszła. No, to jest pech, ale myślę, że mieliśmy dużo sytuacji i tak jak powiedziałem wcześniej, to ustawienie w obronie, ten czas reakcji, w tym przypadku mojej osobie, kiedy zbyt późno ruszyłem, myślę, że trzeba poprawić. Tak jak w moim przypadku brakuje gry, ja wiem o tym, muszę to zmienić, muszę iść do przodu i się rozwijać, bo to jest dla mnie najważniejsze. Także tak jak powiedziałem wcześniej, to jest czas, żeby się uczyć, żeby niwelować te błędy i kiedy nadejdą wiosną mecze o awans do Mistrzostwa Europy, to żebyśmy byli w 100% gotowi, żebyśmy cały czas wygrywali i nie popełniali porządnych błędów. My skrzydłowi staramy się stwarzać sytuację napastniczą. Parę sytuacji się stworzyliśmy, ale niestety nie strzeliśmy sobie do bramki. Walczymy, nie poddamy się. Jest ciężka sytuacja, ale sukces rodzi się w bólach i my taki ból teraz mamy, ale ja wierzę, że do meczu następnego, już w następnym meczu postaram się powalczyć o najlepszy rezultat, a na wiosnę, na eliminację będziemy gotowi, żeby godnie reprezentować nasz play. Moim zdaniem najlepszym piłkarzem polskiej drużyny, jeżeli można w ogóle takiego wskazać w meczu z Czechami, był Mateusz Klich. Pomocnik angielskiego Leeds kreował sytuację w ataku. Miał nawet dobrą okazję do strzelenia gola, niestety ją zmarnował. Postanowiłem z Mateuszem po spotkaniu chwilkę porozmawiać. Posłuchajcie tej rozmowy. Rozkręciliście się po straconym golu, wyglądało to fajnie. No ale gol, upragniony gol nie wpadł. No nie wpadł, no brakło skuteczności, mieliśmy sytuację i myślę, jakbyśmy strzeli na 1-1 w miarę szybko, to byśmy ten mecz wygrali, bo mieliśmy dużo sytuacji i według mnie stworzyliśmy naprawdę dużo, dużo fajnych okazji do strzelenia bramki i niestety się nie udało. Sam miałem z 2 i powinienem chociaż jedną zamienić na bramkę. Ze swojej gry jesteś zadowolony? Ciężko być zadowolonym, jak przegraliśmy. No, mi się wydaje, że ogólnie jako zespół nie zagraliśmy źle mimo wszystko, aczkolwiek
dziwnie to brzmi oczywiście, bo przegraliśmy mecz, ale tak jak mówię, no stworzyliśmy dużo sytuacji i powinniśmy ten mecz wygrać. Jak z Twojej perspektywy wyglądała ta sytuacja lewego? Co tam się stało z tą piłką murawą? No, skoczyła piłka, no. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Robert nie strzelił w tej sytuacji. Jeżeli było boisko, byłoby dobre i nie piłka by nie skoczyła, bo wiadomo, że byłaby bramka. Także no, szkoda tej sytuacji, jak i wielu innych, bo tak jak mówię, no, powinniśmy strzelić przynajmniej jedną, dwie bramki dziś. Po mundialu 5 meczów, 0 zwycięstw. No to dobrze na morale drużyny na pewno nie działa. No, nie działa dobrze. Piszcie w komentarzach, po pierwsze, czy kogokolwiek można po meczu z Czechami z polskiej drużyny wyróżnić, a po drugie, czy wierzycie piłkarzom, że będzie lepiej, że zaczną grać dobrze i wreszcie wygrywać. Dzięki za oglądanie tego odcinka Futbologii. Zapraszam do kolejnych. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapka w górę. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, cześć.